nie wiem dokładnie jak trendy droga, ale to była sama droga tutaj rano 6, powrotem 6, to była mordercza droga w tych czasach, gdzie zima i nie, w kwartach nawet dzisiaj te warunki pogodowe i później tutaj otworzono po prostu pod obóz. Przypomnę, że jesteśmy obóz trzeci, Monowiec. Niemieckiego IG Farben, niemieckich zakładów chemicznych, które na dzień dzisiejszy przyjęły nazwę Aqua, Bas, jeśli się nie mylę, to prawdopodobnie też część tego przyjęła też to Bayer. Prawdopodobnie nie mówię tego na 100%, ale to jest Aqua. IG Farben, która swoją potęgę zbudowała na niewolniczej pracy. Ile liczył ten podobóz w szczycie największej swojej niewolniczej działalności? Różnie, różnie, niektórzy mówią tam 12-15, to różnie liczą, że 70-60 tysięcy tutaj było ofiar. Różne są dane historyczne, teraz niestety już nie można sprawdzić i zobaczcie Państwo, co tutaj zostało. Został tylko skrawek i w jakichś takich ważniejszych momentach niestety tylko i właśnie nasze stowarzyszenie tu przyjeżdża. Wiemy o tym miejscu, bo nikt w szkole nas o tym nie uczył. Wiemy o tym miejscu po prostu od naszego mecenasa, pana Szymona Janigę, który wspominał właśnie o tym. I no niestety jest to bardzo trudna historia. Buduje się biznes, Holokaust. Na każdym kroku upamiętnia się tak zwane martyrologie Żydów o innych ludziach się zapomina, a ja jeszcze raz powtarzam. Wy tutaj w koncentracyjnym lager Auschwitz czy Monowic czy Birkenau ginęli Polacy, Rosjanie, Niemcy, Węgrzy, Czesi, Słowacy, tacy. Nie dzielimy ludzi na wiarę katolicką, czy tam prawosławną, chrześcijańską, czy taką, a niestety są wyznawcy szekli, którzy po prostu sobie uzurpują, że ten Holokaust jest tylko i wyłącznie ich. A niestety Holokaust dotknął dziesiątków narodowości na świecie, a że teraz zawładnęła tym tak zwana jedna wybrana syjonistyczna nacja, to my jako Stowarzyszenie Obrońców Pamięci Polskich Ofiar Niemieckich Obozów Zagłady musimy po prostu z tą narracją żydowską walczyć, czy się komuś podoba, czy nie, czy będziemy walczyć tutaj na miejscu byłego koncentracjonlager Monowic, czy będziemy w sądzie rejonowym w Oświęcimiu, czy w sądzie rejonowym w Krakowie, czy będzie mnie prokurator taki, czy siaki, zawsze będę mówił prawdę. I teraz jeszcze przypomnę jedną rzecz, o której się dowiedziałem kilka miesięcy temu, że w trakcie tego wyzwolenia, o którym właśnie tak wspomina dyrektor Cywiński, miały miejsce gwałty, o których wspomina mama pani byłej wieźniarki, małego dziecka, pani Wojnarowskiej Gotye. I te gwałty, ja pytam w tym momencie oficjalnie Cywińskiego, ja nie muszę mówić dyrektorze, nie muszę tego mówić, bo mam, po prostu wiem o tym, nie muszę do niego się stawać. Nawet nie muszę mówić, tylko Cywiński, dla ciebie gwałty na wieźniarkach, to jest wyzwolenie. Nie, to jest to, co ja mówiłem w styczniu, 2 lata temu, gdy TVN zrobił ze mnie faszystę, nazistę, etc. Ja mówiłem, że to było tylko i wyłącznie przejęcie władzy przez Armię Czerwoną od Armii Niemieckiej, która uciekła po prostu z więźniami i tam jeszcze niedaleko jest zaraz tuż styczniowy przed ostatnim marszem po prostu śmierci, który miał miejsce z koncentracjonlager Auschwitz do innych obozów w kierunku Niemiec, tak samo jak miał miejsce taki sam marsz ze Stutthofu, wyprowadzono tysiące więźniów, którzy jeszcze mieli w miarę siłę, ich wyprowadzono stamtąd, a niestety na sam już prawie tuż przed opuszczeniem i przejęciem przez Armię Niemiecką zwyrodnialcy niemieccy, i nie używajmy słów
hitlerowcy, naziści. Nie, to byli Niemcy i Austriacy. I ci zwyrodnialcy 80 lat temu, ja to będę powtarzał na każdym kroku, 5 kilometrów stąd, zbili niemiecką strzykawką, niemiecki fenol, niemieckimi rękami w serce Polaka. I tego nie zamiesz, tego nie zakryje żadna, ale to żadna narracja. I proszę o jedno, gdziekolwiek jesteście, czy przejeżdżacie przez Treblinkę, Majdany, czy przejeżdżacie przez okolice Auschwitz, czyż tu dowódź innych niemieckich Mauthausen, niemieckich obozów zagłady. Kochani, wspomnijcie, chociaż są miejsca przydrożne, gdzie stoją krzyże, gdzie jak szli nasi, czy to nasi Polacy, czy Węgrzy, czy inni, czy oni byli wyznania mojżeszowego, czy byli katolikami, czy byli prawosławnymi, to jest dalszy plan, tu nie ma nic. Ważne jest jedno, śmierć człowieka, czy śmierć jednego człowieka, czy 100, czy 1000, każda śmierć boli. Dlatego myślę, że w tym miejscu pomóżmy się w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Maria, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc chleba Twojego jest. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Wieczny odpoczynek. Narodzimy dla Ciebie, Panie. Dziękuję z Tobą w świecie. Wieczny odpoczynek. Narodzimy dla Ciebie, Panie. Na światłość wiekuista, niechaj mi świeci. Wieczny odpoczynek. Narodzimy dla Ciebie, Panie. Na światłość wiekuista, niechaj mi świeci. Niech spoczywają w spokoju wiecznym. Nie zapomnij się. Jeszcze Ewunia, bo nie pamiętam, Ewa, tak? Ela. Elu, jest jeszcze jedna. Dlaczego tu przyjeżdżamy? Dlatego, że tutaj te wieńce są najdłuższe. I to nie jest pod jurysdykcją. To nie jest pod jurysdykcją po prostu cywilskiego. Nie giną zaraz po składaniu, po jak to niestety ma miejsce pod ścianą śmierci. Dwa lata temu, tak. 14 czerwca miała miejsce. Na drugi dzień. Tak. Gdzie? No na drugi dzień już nie było. Tak, w tym samym dniu było 300 goździków zakupionych z pieniędzy, które się zwróciła Polonia. Polonia norweska i na drugi dzień jak przyszedłem rano, ja bym to dał odwrotnie, panowie, bo to chyba teraz jak patrzę z tej strony, to jest flaga, kochani, Malty. No tak. Albo zróbcie dwie biało-czerwone i już. Tak, przestawiam po jednej. Okej. Nie, żeby od lewej było, od lewej jak od góry, nie? Biało-czerwony, wiesz? No, tylko szarfa jest troszkę... Z tamtej strony. Ja bym szarfę można odwrócić. Nie, wiązanki nie mogę, bo będzie czerwono, czerwono-biała. To szarfę. Szarfę tylko obrócę. Tak. Ważne szczegóły, ale... Wiesz, dzisiaj w nocy robione. Jak co roku. Jesteśmy dziś, w tym roku już po raz wtóry, albo i trzeci, bo przecież zaczynamy już. W pierwszym miesiącu, w styczniu. Dzisiaj mamy 14 sierpnia, a nowe mini 2021. Tak to minęło. No i cóż, cześć i chwała bohaterom.
Policja, tak, policja, ci sami co byli w czerwcu, ci sami co byli w styczniu. Tak, to policjanci w krzaczkach nas filmują. Tak, tak. Po cywilnemu. Oni po prostu twierdzą, że są tu dla mojego, dla naszego bezpieczeństwa, żeby... oni po prostu, jak jest ważne ten, miejsce, jakieś te... Jak jest ważne uroczystości, to wiedzą. No, to wiedzą, że będziemy. No. To co, Krzychu? Cześć i chwała bohaterom. No to na zakończenie. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Cześć i chwała bohaterom. Powietrzne czasy. Nabil, jest przyjacielu taka propozycja, żeby... O tyle pozdrawiamy was serdecznie i pamiętajcie, złu zależy na tym, aby nas dzielić. W różnoraki sposób. Jest mnóstwo tematów zastępczych. Mnóstwo. Ludzie przyjeżdżają z Berlina, z Brukseli. I tak dalej, ale nie chcę tu mieszać żadnych politycznych spraw. Natomiast obywatel mądry, wolny, uczciwy, bogobojny, świadomy swego postępowania choćby miał nosić kaganiec z tyłu głowy dla picu, jak to pod nosem czy na brodzie robią wszyscy, to pamiętajmy o tym, że nie ma pic na wodę. Śmiertelnym zastrzykiem został dobity Maksymilian Kolbe, który poświęcił swoje życie za innego, swój więzień. Który nie jest na trasie wycieczek międzynarodowych.